Sama sprawa rozpoczęła się jakieś 2 lata temu. Zgłosili się do nas dwóch mieszkańców, takich młodych, 20-parolatków z miejscowości Czesławice, to jest już gmina Gołań, że właśnie w lesie między Czesławicami a Margońską Wsią, jak jeździli, jak byli młodsi, jeździli do babci i tam po drodze właśnie był jakiś krzyż, oznaczona właśnie taka mogiła. Wspominali też, że babcia twierdziła, że jest to grób żołnierza niemieckiego, bądź też niemieckiego cywila zabitego w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. No, z tą informacją zgłosili się do nas, do pracowni Pomost, która szuka właśnie grobów żołnierzy niemieckich, polskich, czy też groby cywilne właśnie z II wojny światowej. Podjęliśmy ten temat, przeprowadziliśmy wizję lokalną. No, też a ten grób był jakoś oznaczony, nie wiem, krzyż na nim był, jakaś tabliczka, tak, cokolwiek? Tak, był to kopczyk zadbany wraz z krzyżem, utrzymywany, były tam kwiaty, były znicze, także gdzieś ta pamięć wśród tych okolicznych mieszkańców, czy to Margońskiej Wsi, czy też Czesławic, nadal istniała, więc jest to grób zadbany nadal. Więc no, wystąpiliśmy z wnioskiem po przeprowadzeniu tej wizji lokalnej, wystąpiliśmy z wnioskiem do właściciela terenu, czy zezwoli na takie prace. Udało się uzyskać zezwolenie, po czym wystąpiliśmy o zezwolenie do Instytutu Pamięci Narodowej, który musi wyrazić zgodę na takie prace. Otrzymaliśmy w zeszłym roku decyzję, no i w ten poniedziałek, w tym tygodniu przeprowadziliśmy same prace. Prace I też... co tam się znalazło w tym grobie? Co odkryliście? Po dokopaniu się do szczątków ludzkich oczyściliśmy ten szkielet. Znaleźliśmy już podczas podejmowania tych szczątków nieśmiertelnik niemiecki, nieprzełamany, plus rzeczy osobiste, takie wyposażenie żołnierskie, typowe dla żołnierza niemieckiego, czy też były tam guziki od munduru, no typowe guziki od munduru niemieckiego, więc stwierdziliśmy, że jest to żołnierz niemiecki. Więc podjęliśmy te szczątki, one obecnie są u nas w depozycie na cmentarzu Miłostowskim w Poznaniu. Tam też zostaną pochowane na kwaterze żołnierzy niemieckich. Czy wiemy konkretnie, co to za żołnierz? Czy my dalej sprawdzaliście jakby jego historię? Skąd on był? Ile miał lat? Obecnie czyścimy te przedmioty, które odkryliśmy przy tym pochówku. Po oczyszczeniu zostanie spisany taki inwentarz, który zostanie przekazany też do Instytutu Pamięci Narodowej oraz konserwatora zabytków, delegatury w Pile. Sam nieśmiertelnik zostanie wysłany do Niemiec, do Ludowego Związku Opieki nad Grobami w Kassel, który już przeprowadzi identyfikację, jednak taka informacja z imieniem i nazwiskiem nie trafia do naszej pracowni. Zostaje to właśnie w tym Volksbundzie, który jeżeli jest, znajdzie się jeszcze rodzina żyjąca, zostanie o tym fakcie odkrycia tych szczątków poinformowana. Na komputerze, tablecie i smartfonie. Najnowsze informacje z regionu.